Nie liczę zarówno na pomysły. Mianowanie głównego przewodniczącego Pana Śląskie, generał Brawa, zmuszony był wycofać się przez 7 lat w wyjściu do pana Młotawy i Czarnowa. Dopiero w marcu 1975 roku
przez austriacką artylerię spowodowały wojska polskie zaczęły. I król polski za dnia dzisiejszego Niemcy były zachowane w tego mieszkania w swoim domu w Zakierze. Po wygranej do tego potrzebny był duży silny mężczyzna, a odwrót tej broni. Tak można powiedzieć, że to rodzaju starego działa bezodrzutowego zwycięska kazano ukarano karę śmierci, wymiana w trudnych warunkach i często gęsto po 15 oraz twierdza w Magdeburgu. Jak możemy dzisiaj to oceniać? Czy to dla Śląska było dobre posunięcie, czy złe? Z jednej strony Prusacy na Śląsk zaprowadzili Rzym, albowiem dla Austriaków Wasza Królewska Mość Weine Königliche Hoheit. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Pogoda nie dopisała dzisiaj. Tak naprawdę 10 kwietnia 1741 roku zarówno w brzegu, jak i na polach wokół Małowic zalegało śniegu do pół łydki.
8-9 kwietnia były burze śnieżne, dlatego Austriacy nie zauważyli nadciągającej armii pruskiej i zostali zaskoczeni. Bitwa ta, moim zdaniem, mówię to prywatnie, jest niedoceniana w historiografii. To był pierwszy punkt domu brandenburskiego. Nie śmierć Elżbiety, nie niechęć oddziałów rosyjskich do zdobycia Berlina w 1760 roku. To był pierwszy cud, bo król uciekł z pola bitwy. Dowodzenie przejął jego marszałek Schwerin. Wygrał tę bitwę, ale była to wygrana o włos. Austriacy nie zostali rozbici, nie zostali pobici. Dokonali odwrotu. Armia Neiberga walczyła później w Czechach w 1741 i 2 roku. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Proszę nam wybaczyć wszystkie ułomności tej inscenizacji. Nie jest tak jak na filmach z epoki, gdzie sal wypadają niemal z częstotliwością karabinu maszynowego, gdzie trup się ściele gęsto. Tak naprawdę bitwy to było wiele godzin nudnego łażenia po polu w różne strony. Samego strzelania było niewiele. Ani to, co zostawało po bitwie, nie jest zbytnio ciekawe. Nie chcemy dorabiać do tego żadnej ideologii. Jest to element historii Śląska. Ani nie głosimy tutaj chwały Prus, ani nie głosimy żadnego militaryzmu. Stwierdzamy, że był taki fakt, była taka bitwa. My się dobrze bawimy w wojsko. Mam nadzieję, że i Państwo się przy tym bawili dobrze. Mam nadzieję, że przy innej okazji, przy lepszej pogodzie jeszcze się spotkamy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję za docenienie naszych wysiłków. Dziękuję przede wszystkim żołnierzom, że w te trudne chwile zechciało im się w ogóle ruszyć tylko z domu, przyjechać na tę ulewę i zabawić się w wojnę sprzed 275 lat. Dziękuję Państwu za wkład w organizację imprezy i proszę wybaczyć nasze niedoskonałości scenariuszowe. My jesteśmy przyzwyczajeni do improwizacji. Plan możemy napisać, a co wychodzi w życiu, to widać. Raz jest wolniej, raz jest szybciej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że zobaczymy się, jeśli nie za rok, to na następnej okrągłej rocznicy za 5 lat. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze chwilę uwagi. Oddziały przedefilują przed publicznością. Jeszcze jedno. Dziękuję naszemu królowi. Gerd Jakob odtwarza Starego Fryca. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to tak naprawdę zależało nam, aby ten fakt historyczny oddać jak najbardziej realnie. Stąd też zamówiliśmy taką pomodę, która będzie bardzo zbliżona do wojny panujących 275 lat temu. I stąd też muszę prosić o wybaczenie. Mam nadzieję, że inscenizacja się podobała i pokazujemy Państwu kalendarz wydarzeń historycznych i kalendarz imprez kulturalnych w naszym mieście, ubogacony o coś nowego, coś, co miało miejsce przed laty, a coś, co jest częścią historii Śląska. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przybyli i spowodowali frekwencję, również oddziałom i organizatorom, którzy poświęcili sporo czasu, siły, energii po to, żeby przybliżyć nam fakt historyczny. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że następna rocznica będzie już obchodzona w warunkach słonecznych.